Dzisiaj taka księga będzie, jak wszyscy wiedzą, i tak będzie Nowy Testament też będzie, więc będzie łatwiej. A dzisiaj taka księga, którą zrobię taki trochę wstępu, bo wiem, że to jest taka księga tak... No wszyscy wiedzą, co to jest za księga, ale to tak, jak to mówią dzieci, a może nie do końca, nie? Księga Ezechiela. Księga Ezechiela, tak. Tak, jak to powiedział Artem, samo trudna, czyli bardzo trudna. Ja wiem, był kiedyś taki mędrzec, powiedział, wszystko jest trudne, zanim stanie się proste, nie? No właśnie, jest taka mądrość. Będziemy czytać z rozdziału 47, ale ja zrobię taki wstęp, bo wiem, że właśnie, no księga jest tak średnio znana, może jedni znają lepiej. To jest strona 941, rozdział 47. 941 strona. W Brytyjce oczywiście, no w innych przekładach to nie wiem, bo nie mam. Ale rozdział 47. Księgi Ezechiela, kto na telefonie, to sobie może tam wklepnąć. Księga Ezechiela, rozdział 47. Na zdrowie. Rozdział 47. I zanim będziemy czytać, no ten taki jeden z bardziej, no, może najbardziej znany fragment tej księgi, to jest Dolina Suchych Kości, nie? To tam ci, co Księgę Ezechiela czytali, to znają. 47. Ale dzisiaj troszkę z innego rozdziału, też myślę znanego, ale zrobię wstęp, taki, żeby złapać kontekst, no bo to jest istotne. Łatwiej jest rozumieć i czytać tekst, jeśli wiemy, no właśnie, o co chodzi w ogóle w całej tej księdze. Artem powiedział, no jest trudna, bo tam jest mnóstwo takich wizji, nie? I one są gdzieś tam jakieś umieszczone w jakichś historycznych miejscach i Ezechiel, tak, na początku jakaś tam wizja jest chwały Bożej, potem jakieś symboliczne oblężenie Jerozolimy. Tak, wszystko to oczywiście może powodować pewne zamieszanie. No więc spróbuję to jakby uprościć. Pierwsze to, kiedy to miało miejsce. Tak. Kiedy to miało miejsce? To tak, oczywiście w zaokrągleniu, bo no ci, co się interesują historią, to wiedzą, że podanie daty dokładnej w starożytności jest niemożliwością. Nie? Z kilku prostych przyczyn, ale mniej więcej mamy rok 597 przed naszą erą. No tak, mniej więcej. I to jest ten rok, kiedy pierwszy raz została zdobyta Jerozolima i część tych mieszkańców została zabranych do przysłowiowej niewoli babilońskiej, nie? Jak to mówimy. Oczywiście jeszcze nie została zburzona, bo zburzenie nastąpiło w 586, więc minęło jeszcze tam 11 lat. Tak, wiecie, że przed naszą erą czyta się w drugą stronę, nie, nie rośnie, a cyfry maleją. Nie? Minęło jeszcze 11 lat tego okresu, kiedy tam z nadania babilońskiego będą rządzić no, umownie królowie, bo to raczej namiestnicy, bym powiedział, namiestnicy izraelscy. I o ile na tym terenie, w tym samym czasie jest też prorok Jeremiasz i on działa w Jerozolimie właśnie w tym okresie, no później też oczywiście po zdobyciu Jerozolimy i zburzeniu całkowicie miasta plus świątyni, też jest działalność proroka Jeremiasza, a działalność proroka Ezechiela zaczyna się w momencie... przepraszam, jeszcze prorok Jeremiasz działa na terenie Jerozolimy plus na terenie, powiedzmy, już wygnania do ucieczki do Egiptu, no tak upraszczając. Ezechiel działa już na wygnaniu. On zostaje zabrany w tej pierwszej partii, że tak powiem, ludzi zabranych do Babilonii. W tym czasie miasto jeszcze istnieje, świątynia funkcjonuje, król jest. Część ludzi właśnie zostaje przeniesiona tam, zabrana i osiedlona gdzieś tam na terenie, to się nazywa dzisiaj Międzyrzecza, czyli Mezopotamii. I tam zostaje powołany król, powołany zostaje prorok Ezechiel. I zostaje powołany prorok Ezechiel. I on tam głosi, właśnie główne przesłanie to jest takie, że żeby uświadomić Izraelitom, którzy tam są na tym wygnaniu, że to nieszczęście, które je spotkało, jest spowodowane tym, że no niestety służyli Baalom, a nie Bogu. Świątynia była zbezczeszczona, że tak użyję takiego sformułowania biblijnego.
I żeby nie liczyli, bo tam takie były pomysły różne, że a to tak chwilowo i jutro wracamy, bo wiecie, państwo, znaczy miasto jeszcze funkcjonuje, oni są na wygnaniu, no więc nadzieja, że losy się odmienią i oni jeszcze wrócą z powrotem do tego miasta, była duża wśród tych ludzi, nie? Bo to było 11 lat tego czasu właśnie takiej nadziei, że można wrócić do miasta, które jeszcze jest. Więc jest szansa, mamy gdzie wrócić, może los się jakoś odmieni. I on nieustannie głosił o tym, że tak się nie stanie. Za karę, za to, co, w jaki sposób oni żyli, jak funkcjonowali, zostaną na tym terenie jakiś tam czas, zdradzeń dla tych, którzy może nie wiedzą, 70 lat. No, oczywiście Ezechiel mówił o tym, że jest to kara i żeby nie liczyli na powrót, bo Jerozolima zostanie zburzona. I tam oczywiście większości się to nie podobało, jak śmiesz mówić, wiecie, święte miasto, nie, jak zburzone, przecież tam jest chwała Boża i to się nigdy nie stanie. I w księgie z Ezechiela jest taka scena, jest opisane właśnie, o ile przeskoczę, w pierwszej księdze Kronik, tam 11 rozdział, o ile pamiętam, jest taki opis, kiedy Salomon wybudował świątynię, złożył tam te ofiary, mnóstwo tych zwierząt w ofierze, to objawiła się chwała pańska, która zeszła do świątyni. Oczywiście to jest pewien symbol pokazujący, że Bóg mówi, ja przyjmuję tę ofiarę i teraz jestem z wami. Nie? I tam, kto pamięta, tam jest pisane, że wszyscy musieli wyjść ze świątyni, bo tak była napełniona Bożą chwałą. I to było za czasów, powiedzmy, Salomona, potem mamy księgę Ezechiela i tam jest opisane, jak prorok Ezechiel zostaje przeniesiony do Jerozolimy i widzi, jak Boża chwała odchodzi. Jak Boża chwała odchodzi z Jerozolimy, ze świątyni i zaraz potem Babilończycy wkraczają, burzą miasto, burzą świątynię, no, jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli, zaorali obsiani, nic nie zostało. No i to myślę, że tak mniej więcej gdzieś historycznie, gdzieś jakby w tym kontekście znajdujemy się i jest mnóstwo takich proroctw, które Bóg daje Ezechielowi do właśnie do tych wygnańców. Kiedy oni tam są na tym terenie Babilonii, no jakoś tam funkcjonują, jakoś tam żyją, ale jednak ich serce jest w Jerozolimie, nie? Bo tam jest, no stamtąd pochodzą. Tam przez, no i oczywiście nie wolno zapominać, że oni zawsze traktowali to ziemię obiecaną jako dar od Boga. No więc ich serce ciągle jest tam, na terenie Jerozolimy, na terenie Izraela. I jest wiele takich różnych właśnie proroctw, które Bóg przez Ezechiela tym ludziom tam przekazuje. I jedno z takich tutaj, i one na początku są, mówią o karze. O karze i o tym, żeby nie łudzili się, że niestety kara musi ich spotkać i te 70 lat w tej niewoli być muszą. I to się nie zmieni. I tam przychodzili różni prorocy, mówili, że Ezechiel, to on tam, wiadomo, raczej, my to wiemy lepiej, nie? Wiecie, jest mnóstwo takich, co przychodzą i mówią, no, ale ja to mam nowe objawienie i to wcale nie 70, a 2 tygodnie, jutro wracamy. Nie? Oczywiście było wielu takich, którzy żyło nadzieją, że ktoś przyjdzie i powie, to się nie stanie, no Pan Bóg to jakoś tam, a jutro wszystko wróci do normy. Nie? Taka fałszywa nadzieja, budowanie takiej fałszywej nadziei, jeśli chodzi o tych ludzi. No i jak przechodząc już do tego tekstu, myślę, że kawałek go przeczytamy, jednym z takich proroctw, takich obrazów, które Ezechiel widział, było to, co ma się stać w przyszłości. Bo jak jeszcze wrócę, miasta nie ma, świątyni nie ma. No bo czym jest świątynia? To myślę, że warto sobie, jak czytając to, uzmysławiać, no czym jest świątynia? Świątynia jest miejscem, gdzie umownie przebywa Bóg. Widzialna, tak, widzialna obecność Boga, no bo wiadomo, Bóg jest niewidzialny, więc widzialna obecność Boga. Drugie, miejsce składania ofiar. A to jest bardzo ważne było dla nich, żeby mieć relacje z Bogiem, musiały być składane ofiary. I trzecie, bardzo ważne, często zapominane, Pan Jezus to powiedział w Ewangelii Jana, rozdział 2. Mój dom uczyniliście czym? Jaskinią zbójców, a czym powinien być? Domem modlitwy. Nie? Świątynia to też miejsce modlitwy, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem.
I to jest, i te, i oczywiście ten, ta pierwsza rzecz, widzialny obraz Boga na ziemi. Jak się czyta, bo, przepraszam, jest chwila, więc jeszcze powiem, jak się czyta ten fragment, kiedy Salomon buduje tę świątynię i tam czytamy, nagromadził tyle tego, najlepszych fachowców przygotowano, żeby to było takie piękne i wspaniałe. Po co? No właśnie, żeby każdy mógł widzieć wspaniałość Bożą poprzez ten symbol. I jakby przepływając do Nowego Testamentu, to jest taki fragment, kto jest świątynią Bożą dzisiaj na ziemi? My. Połączę te dwie rzeczy. Starania, wysiłek, gromadzenie, żeby świątynia była jak najpiękniejsza, żeby oddawała jak największą chwałę Bogu. Czy to nie jest cel życia chrześcijańskiego? Żebyśmy my, nasze życie, nasze ciało, to jak funkcjonujemy, co mówimy, jak wygląda, wszystko. Żeby człowiek, który przechodzi koło tej świątyni, tak jak wtedy mówił, jak to się mówi, wow. Oczywiście nie nami ma się zachwycać, nie? Wiadomo, nie o tym mówię. Nie? Mamy odzwierciedlać Bożą chwałę, Bożą wielkość. To jest cel. Bo często ludzie mówią, no dobra, ale po co ja tu żyję, nie? Oczywiście ja tego nie wymyśliłem, wiecie to. To jest taki fragment w anglikańskim katechizmie, który na samym początku człowiek żyje po to, żeby swoim życiem chwalić Boga. Chwalić Boga i Bożą wielkość i łaskę i wspaniałość. I to, co Artiom powiedział, to nie chciałem o tym mówić, bo nawet nie wiedziałem, co to Artiom powiedział. Kiedy wyjdziemy i mówimy, słuchajcie, tak Bóg działa w moim życiu, tak Bóg działa w Jego życiu, to jest to ukazywanie Bożej wielkości, Bożej dobroci. Ludzie tego potrzebują, ludzie nie potrzebują, no właśnie, kontekstów, jakichś tam dat, cyfr i tak dalej. No, to jest fajne, nie? Ale nie na tym życie polega. Dzisiaj, zawsze. Człowiek potrzebował świadectwa Bożego działania. Ja miałem takiego kolegę, który mieszka w Australii w tej chwili, niektórzy go znali. I on, jak się nawrócił, to mi zawsze mówił tak, słuchaj, ale ja czytam Ewangelię i to wszystko takie tam wspaniałe, a w moim życiu to w ogóle nie działa. To oczywiście, bo on chciał doznawać, przeżywać tego. I to zrozumiałe, każdy chce. Każdy tu obecnych i nieobecnych chce przeżywać Bożą obecność, Boże działanie. Każdy chce. Ale jeśli będziemy o tym mówić, jak Bóg działa w naszym życiu, to będziemy zachęcać innych do tego, aby przychodzili do Boga. Bo jakżeż Bóg może się objawiać, jeśli ktoś nie chce, żeby mu się objawiał. No Pan Bóg jest w niedzielę na nabożeństwie, fajnie, ja potem wychodzę i no, trzeba żyć, nie? Dlatego ja, jakby tu sumując już to, zachęcam do tego, żeby dzielić się, żeby mówić, bo często, no właśnie tutaj będzie powiedziane, często coś drobnego w naszym życiu, dobra, najwyżej wyjdę ostatni, zamknę drzwi, jak już nie będziecie chcieli słuchać. Kiedyś miałem takiego przyjaciela, on też wyjechał za granicę niestety, i byliśmy w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, dokładnie na majówkę też, ale to było 30 lat temu. I tam coś o czymś rozmawiali. I w momencie on powiedział o tym, że czytał wczoraj Dzieje Apostolskie i ten rozdział dotyczący zesłania Ducha Świętego. Wszyscy znają ten fragment. I opowiedział to, co przeżył. To małe 2-3 minuty trwało. Tego posłuchałem, tego jego przeżycia. Potem wyszedłem sobie tam gdzieś na spacer, ale już w głowie jakieś rzeczy się tam zaczęły pojawiać i układać. I potem miesiąc chyba później
w tej społeczności, w której byliśmy, była na mnie kolej, żeby mówić kazanie i powiedziałem dokładnie kazanie z tego, co on tam powiedział. Pan poukładał wiele innych rzeczy jeszcze. I on wstał i powiedział, słuchajcie, miesiąc temu to ja mu to powiedziałem i wedle księgi kaznodziei, tak, tam jest powiedziane, rozdawaj swój chleb. Pamiętacie to na końcu, już ostatnio bardziej chciał. Rozdawaj swój chleb, a po jakimś czasie będziesz ty obficie nakarmiony. To było kilka zdań. Nie? I potem za jakiś czas to było błogosławieństwo dla wielu. Dla mnie, dla tych, którzy słuchali. Nieraz już to mówiłem, to zwiastowanie, więc wielu ludzi miało błogosławieństwo. Z tej jednej rzeczy, bo ja tak chcę powiedzieć, że żeby nie właśnie myśleć o tym, że a co to takiego? Dzielmy się słowem, świadectwem, każdą sprawą. I no, w tym tekście też jest obraz tego. No ja, żeby już nie przedłużać, przejdziemy może do tekstu, rozdział 47. Ja trochę przeczytam tego rozdziału. I tutaj czytamy o tym, jak Ezechiel mówi, a potem zostałem zaprowadzony przez jakąś istotę niebiańską, czytam. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi z podbocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Muszę to jakoś tak ustawić, bo nie wiem, czy da się jeszcze jedno światło zapalić, bo jak słabiutko coś widzę, jak nie, to przejdę se pod tamte światło. Nie ma. Nie ma. No, dobra. Okej, to stąd tutaj lecę. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi. A oto woda wysnęła z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widzisz to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem, brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie, te wody popłyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody z Niłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda żywa istota i wszystko od niego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nimi od Engedi, tam będzie suszarnia sieci jego ryby, będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, liść ich nie więdnie, owoc ich nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc zaś ich jest pokarmem, a liść jest lekarstwem. No to tyle tego takiego tekstu. Tutaj prorok Ezechiel zaprowadzony jest do, znaczy nie, ukazana mu jest taka wizja świątyni przyszłości, bo jak już jeszcze raz wspomnę, starej nie ma, tak trochę są w pustce zawieszeni Izraelici i Bóg pokazuje tą nową świątynię. I oczywiście cały ten fragment jest pełen symboliki, nie? Od jednym już mówiłem, zwróćcie uwagę, że tam na początku taki malutki strumyczek wypływa. Nie? Tam spod świątyni, tam jest napisane z prawej strony, nie? To też oczywiście będę większość symboli nawet nie rozpocznę, bo nie,
nie ma czasu, ale, ale ten początek, malutki strumyczek. I chcę na całym teraz objąć. Spod ołtarza malutki strumyczek. Struga wody. Na końcu, do którego dotarliśmy, nie dało się przejść. Po drodze coraz większy, 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 większy. Ta, z takiej drobiny, nie? Zresztą to nawet jest, ci, którzy choć trochę liznęli geografii w szkole, to wiedzą, nie? Kto był w Wiśle, widział źródła Wisły? O, większość była, ja byłem, no, ja dwa, bo tyle iż razy byłem. Nie? Strumyczek. A kto był w Warszawie, widział? Nie? No właśnie, jaka jest różnica, nie? To pokazuje właśnie to, o czym mówiłem. To była struga tylko, która wypłynęła spod Bożego, z Bożej świątyni. A tam za jakiś czas... Ja myślę, że też to jest bardzo ważne. To ten fragment też pokazuje, jak Bóg nas uczy. No przecież mógł powiedzieć, słuchaj Ezechiel, wiesz, tu jest mała woda, a tam na końcu jest 80 metrów szerokości. Dobra, 180 metrów szerokości. To samo by przedstawił? Ale czy to jest ten obraz? Nie, oni szli. Zwróćcie uwagę. I oczywiście Pan Bóg też może powiedzieć, słuchaj Adam, no to dzisiaj to zrobiłeś, a jutro tamto, nie? Bóg tak na szczęście nie działa. No bo właśnie Bóg tak działa, jak w tym fragmencie. Idź. Idź i, że tak powiem, doznawaj. Przeżywaj. Ucz się. Sam tego doświadczaj. Nie? I teraz on mógł powiedzieć, wszedłem i widziałem pokustki. Nie? Bo oczywiście mogło być napisane, a po 1000 łokci, czyli tam średnio po 300 metrach, tak, woda miała 20 centymetrów. Nie? A potem na następnych 300 metrach woda miała tam, no powiedzmy, że Ezechiel był średniego wzrostu, no to niech tam 1,20 m i tak dalej. A czy to jest ten obraz, który nam by się podobał? Nie. Po kostki, po pas, po szyję. Nie? Widzi, myślę, że widzi, idzie, jak się czyta, to się widzi. Idę i patrzę, nie? Jak przybywa tego. I na końcu już oczywiście ogromna rzeka, której się nie dało przejść. Nie? I tak jest początek. Dlatego ja mówiłem, żeby nie lekceważyć i umniejszać znaczenia początku. Ja teraz powiem humorystycznie. Kiedyś po Katowicach jeździł taki sam, no powiedzmy, samochód. Fiat 126P, nie? To było coś takiego bardzo popularnego. I tam z tyłu, to młody chłopak nim jeździł i tam było napisane, taki napis był, Pan Bóg też zaczynał od zera. Oczywiście to chodziło o to, że... No, więc... Ale to pokazuje, żeby nie patrzeć na początki, jakie one są, że są skromne, że małe, że to taka struga. Cóż ona może zmienić? Nie? Ale to jest kompletny początek. Ale co jest kluczowe? Skąd ona wypływa? Z Bożej świątyni. Że to nie jest jakaś tam struga, no właśnie, z jakichś innych, w cudzysłowie, świątyń, tylko że z Bożej świątyni. I tak ten anioł, tak powiedzmy, mówi do Ezechiela, tak będzie wyglądała świątynia przyszłości. Gdzie my tą świątynię przyszłości mamy? Gdzie ona jest? Widzieliście ją gdzieś tam? Tą w niebie, tak. A tu na ziemi? Tak. Każdy. Struga z każdego. I co ja tam, nie? Mogę. Ja to taki, nawet nie strumyczek, nie? Tam kap, kap, tam. Nie? Takie tam kropelki. To jest to, co widzimy i to, co myślimy. Nie? Ale ten anioł mówi, ale idź dalej, zobacz, nie? On dał mu tą możliwość, w cudzysłowie, widzenia przyszłości. Nie? Bo on szedł dalej i widział dalej i dalej i dalej i dalej, co się dzieje. I my jako wierzący jesteśmy ludźmi przyszłości, tak, przyszłości, nie przeszłości. Bo te wracanie do starych rzeczy, myślenie o tym, co było kiedyś, a dlaczego tak, a dlaczego tak, a dlaczego tak, to tego zabija. My jako ludzie, którzy patrzymy, ja wiem, to się tak mówi, niektórzy mają złe jakieś tam konotacje dotyczące, ale patrzymy w przyszłość. Bo to jest to, nie, co Bóg powiedział, taką świątynię postawię na ziemi, tak, taką świątynię postawię na ziemi. Taką świątynię odbuduję, może tak, lepiej. Taką świątynię odbuduję, z której wypłynie strumień
Teraz przejdę do tych dalszych obrazów i tam powiedzmy, on jest coraz większy, teraz tą większą powierzchnię zajmuje. No to w tamtym klimacie jest chyba bardziej istotne, no myślę, że dzisiaj to mało kto tęskni za strumieniami wód, nie? Znaczy, tych strumieni to mamy z góry i z dołu i tak dalej, ale na terenie pustynnym, no każda rzeka jest błogosławieństwem, nie? To był, to wie, a jak nie, to pewno ktoś na filmach widział, nie? Jak płynie rzeka po pustyni, po terenach suchych, to wzdłuż tej rzeki jest zielono. Wzdłuż rzeki. Tam potem jest albo piasek, albo jakaś tam, jakieś takie krzewy, w zależności od jaka to pustynia. Ale wzdłuż jest zielono i właściwie wzdłuż tej rzeki się toczy życie. Bo ta woda jest błogosławieństwem dla tych miejsc. I tutaj też pokazuje, jak już doszli tam jakiś czas, ta, powiedzmy, ta rzeka przybierała, to się rozrastało, coraz więcej było tego. Mówi, teraz zawracamy. I popatrz, i mówi ten anioł, nazwijmy to aniołem, mówi, popatrz teraz, obróć się i popatrz za siebie, nie? Zobacz, co się stało. Zobacz, co się stało. No i on mówi, obrócił się. No bo szedł, widział tą rzekę, że ona się powiększa, powiększa. I w pewnym momencie stanął i obrócił się i patrzy i mówi, wow. A tam, że tak powiem, parafrazując, same błogosławieństwo. Zielono, drzewa, ptaki, ryby. I tam napisane, że tam tych ryb i te różne wspaniałości. Nie? I tam nawet jest tak pięknie opisane, że te drzewa to tak co miesiąc. Nie? To, jak, ci, co mają drzewa, to może by tak chcieli, nie? No, chociaż nie wiem, może by nie chcieli. W zależności, czy to, zrywają te owoce, czy to dla nich jest problem. Nie? Ale co miesiąc, myślę, że to jest, oczywiście nie chodzi, że co miesiąc tam będą wyrazy, ale pewien symbol, nie? Obfitości. Bo jak co miesiąc coś jest, no my w naszym klimacie to raz w roku zbieramy i starczy, nie? A jakbyśmy co miesiąc mieli zbiory, to dużo i tanio. Czy trzeba więcej? Dużo wszystkiego i tanio, nie? No bo jest mnóstwo, nie? I tam jest ten obraz, który bardzo mi się podoba, o tej wodzie, która wpływa do Morza Zgniłego. Tam jest, i co się z tym, no i wpływa, no i się rozpływa w tej zepsutej wodzie. Nie. Ta woda uzdrawia. Jak ktoś nie wierzy, to może sprawdzić. Nie? Ta woda z tego strumienia wpływa do tego morza zepsutej wody, czy tam w zależności od tłumaczenia, i uzdrawia tą wodę. Tak? Jest tak, czy nie? Może wymyśliłem? Tak? Uzdrawia. Więc wrócę znowu do samego początku. Ta drobina, z którą zaczynamy. Te kap, nawet nie struga, nie? Tam kropelki spadają. To w efekcie jest uzdrowieniem. Tu jest powiedziane uzdrowienie dla tego morza, oczywiście ci, którzy tam trochę jakby chcą więcej wiedzieć, to jeśli chodzi o symbolikę biblijną, no to morze to są ludy zawsze, nie? To tam, to czy to objawienie, czy jakieś inne księgi, to zawsze. To jest uzdrowienie dla ludzi. No, tego czegoś wszyscy potrzebują. Nie? Artem dzisiaj mówił o tym, o takiej walce swojej, nie? O tych troskach, które nie tylko on przechodzi, nie? Wszyscy przechodzą. Nie? Nie ma takiego tutaj, no, może ja nie wiem, ale mi się wydaje, że nie ma takiego, co nie ma trosk codziennych, trudności. I ma znajomych, którzy przechodzą. Nawet nie chcę mówić, że taki mam teraz szczególny okres, ale w ogóle, bo gdzie jest taki okres, jest inny i ci, którzy trochę dłużej żyją, to wiedzą, że różnych okresów to było już różnie i zawsze można było tak funkcjonować lub jak to było miotanym byle wiatrem być, nie, na wszystkie możliwe strony. Ale tu jest powiedziane, ten Boży strumień, ta Boża, i tutaj myślę, że każdy już ma cały Nowy Testament, szczególnie Ewangelię Jana, gdzie Pan Jezus mówi o wodzie żywej, o tym, że w rozmowie z Samarytanką, o tym, że jeśli uwierzysz, to no, nie, żebym sam nie mówił, kto pamięta, co było dalej. Mówi Pan Jezus do Samarytanki, jeśli uwierzysz, to co? Napijesz się, to co będzie dalej? Tak, już nie będziesz chciała pić, to jest pierwsze, a po drugie, sama będziesz tą źródłem wody wytryskującej. Oczywiście można te wszystkie fragmenty z całej Biblii zebrać i powiedzieć. To jest właśnie to. Boża świątynia.
Ta Boża Świątynia, która jest, tak jak Tadek pokazał, w niebie, i ta Boża Świątynia, tak, nie, która jest dla nas błogosławieństwem, bo my też gdzieś tam przy tej rzece stoimy, nie, tam korzystamy z tego. Ale my też jako tak, te Boże Świątynie, tak, z naszą małą strugą. Nie? Wiecie, nie, to tych strug tu się łączy. Strug się ile łączy? Nie? Wiecie, jak wygląda? Jak płynie właśnie ta Wisła, to wpływa do niej, co tam, kto pamięta, Soła, tam, ten. No i na potem już koło Krakowa już jest wielka, nie? A jeszcze już tam gdzieś koło Dęblina, tak? Bóg jak tam wpływa, czy tam coś tam. Wieprz. Wieprz, przepraszam. No to jeszcze większa, nie? Te wszystkie strugi na początku łączą się w tą wielką rzekę, która daje błogosławieństwo. To jest to, to jest obraz Kościoła oczywiście. I to anioł Ezechielowi pokazał. Mówi, zobacz, oczywiście, ja nie wiem, czy Ezechiel rozumiał połowę z tego, co tam było, nie? My jesteśmy w tej sytuacji, jak to powiedział Pan Jezus, że wielu, tak? Wielu, jak on ich nazwał? Chciałem powiedzieć, że to Kościoła, ale nie. Wielu proroków Starego Testamentu chciało widzieć to, co wy widzicie, nie? I słyszeć to, co wy słyszycie. Dlatego myślę, że Ezechiel może tak patrzył, byłem pełen podziwu dla tego obrazu, ale na pewno myślę, że większość tych rzeczy nie. Ale na pewno było to dla niego zachętą, że warto trwać przy Bogu, bo jest Boże błogosławieństwo, którego on czerpał i też było błogosławieństwem dla wszystkich wkoło, tam, jak tam czytamy właśnie o tym, o tej zatrutej, tak, brudnej wodzie, którą ta Boża woda oczyściła. Nie? I o tym właśnie, że te drzewa, które tam wyrosły i tak dalej, i tak dalej. Całe to błogosławieństwo, które... Ale jeszcze raz powiem, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym. Bo ciągle jest tak, że to nasze myślenie, czy szatan jakby nas utwierdza w tym, że za słabi, za mali, za nic nieznaczący, no i wszystko nie. My... No tamten, tu jakieś dobre nazwisko można wymienić, światowego kaznodziei, nie będę wymieniał, to on to tak, nie? Ale ja? Co ja? No, kim ja jestem? Bo wiadomo, że to nie chodzi o mnie. Jeśli chodzi o mnie, no to nie warto głowy zawracać, więc. Ale to jest Boże działanie we mnie. Bóg tą strugę moją wykorzysta, przeobrazi w ten, tak, ten... Oczywiście, jeśli tego chcę, no bo jeśli chcę siedzieć i tylko biadolić nad rzeczywistością i biegać za tymi różnymi właśnie tym, co się dzieje, a dzisiaj biegnę tu, a jutro biegnę tam, a pojutrze tam i mnóstwo jest takich, którzy... Ja zawsze powtarzam, że nie lubię tego tematu, ale jak czasami rozmawiam z niektórymi wierzącymi, jak słucham, jak oni pasją i ile czasu poświęcają na temat tej pandemii teraz i opowiadają mi, ile przeczytali stron, artykułów, a ile za, a ile przeciw, ilu ludzi mówiło tak, a ilu tak, i oni to wszystko wiedzą i mówią, że o trzeciej w nocy to czytali, przeanalizowali i na forach dyskutują. Ja mówię, gdybyś 1/10 tej energii, którą zużyłeś na to, zużył na Ewangelię, 1/10 tylko, tej pasji, tego wszystkiego. Myślę, że doświadczyliście tego. Chodzą, opowiadają, słuchaj, tam. 1/10 tego. Na głoszenie Ewangelii, na pocieszenie, na porozmawianie z kimś, nie? Ile byście rzeczy mogli zrobić wspaniałych? Tylko 1/10 tej energii. Jak wiele można, bo okazuje się, że człowiek ma niespożyte siły, nie? Jak zajmuje się czymś, co jest dla niego ważne i z czym się pasjonuje, to naprawdę wiele potrafi zrobić. I poświęcić czasu, i nie wyspać się, i... Jakoś tak to ktoś to powiedział mądrze, że apostoł Paweł, tak, że do tych Żydów, że oni tak ten gorliwość mają, nie? Ale nie w tą stronę w ogóle ta gorliwość. Oczywiście są jakieś sprawy codzienne, ale
gdzieś to wszystko przysłania nam tą rzeczywistość, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy Bożą świątynią i możemy być błogosławieństwem. I Pan Bóg mówi, a mało tego, Pan Bóg obiecuje, że będziecie błogosławieństwem, będziecie te zgniłe wody uzdrawiać. Oczywiście, myślę, że każdy wie, że nie my, nie? Ale poprzez nas, no bo Pan Bóg przez człowieka działa. Nie? Będziecie mieć wpływ. I nie mów, a ja, ja w ogóle przecież nawet pół Biblii nie przeczytałem. A jakie to ma znaczenie? Co z tego, że nie przeczytałeś pół Biblii? Zachęcam do czytania oczywiście całej Biblii, nie? Ale to nie ma żadnego znaczenia. Czy przeczytałeś? Wiecie, że cała Biblia to kiedy powstała? No, powiedzmy, 150 rok naszej ery, nie? No, powiedzmy. A wcześniej co? Nie było całej, nie? No i co? Głosili? Nawracali się ludzie? Tak. Bo Boża moc działała, bo oni wierzyli w to. Wierzyli w tą najważniejszą rzecz, że Boża moc może zmienić, może uzdrowić i właśnie i ten mały, ja jako mały strumyczek mogę rzeczywistość zmienić. Tak? Tam na początku ten strumyk wypłynął spod ołtarza i jak się, rozprzestrzeniał, to jeszcze raz wrócę do tego obrazu, zielono się zaczęło robić i ptaki, ryby i wszystko. Nie? Czy błogosławieństwo wróciło? Nie? Dobrze, bo myślę, że o tym fragmencie mógłbym jeszcze długo mówić. Chciałbym przejść teraz do następnego fragmentu, który, jak każdy wie, jest z Nowego Testamentu. No i z księgi, która też może wbrew pozorom rzadko się z niej... Może nie, może samych pierwszych rozdziałów to często się mówi zwiastowanie, ale potem już wszyscy tak bardziej ostrożni się robią. Jest to księga oczywiście Objawienia. Pierwsze rozdziały dotyczące tam tych listów do zborów, no to wiadomo, jest taki wdzięczny temat i bardzo często się słyszy zwiastowanie, ale potem jakoś ilość osób, która mówi na ten temat, się zawęża, no wiadomo, z różnych powodów, bo jest tam dużo niejasności i no i też wiadomo, są różne interpretacje i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chcę pominąć te wszystkie rzeczy, chcę, abyśmy przeczytali właściwie dwa wiersze. Z 22 rozdziału, to jest 1351 w tekście biblijnym, jak ktoś ma Brytyjkę, a tak to jest 22 rozdział Apokalipsy, Objawienia, jak to tam woli, w zależności od tłumaczenia. I tu jest tylko dwa pierwsze wiersze przeczytam. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. A na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służyły do uzdrawiania narodów. No i myślę, że tyle. Jeśli chodzi o Księgę Objawienia, odłożę, żeby mnie nie kusiło. Czytać następnych fragmentów. Jest taka bardzo ważna rzecz w czytaniu tego fragmentu, tu pokazuje się taka klamra. Mamy pierwszą Księgę Mojżeszową, czyli pierwszą Księgę Biblii i ostatnią Księgę Biblii. Pamiętacie, jak to było z tym jedzeniem owoców w pierwszej Księdze Mojżeszowej? Ile też to błogosławieństwa było? Kto pamięta? Jak Adam i Ewa zjedli tam owoców i jakie to było błogosławieństwo dla nich? To przekleństwo się stało. I tutaj ja myślę, że właśnie w tym celu zostało to pokazane, że zwróćcie uwagę, na tym pierwszym drzewie na początku było przekleństwo, a na tym ostatnim, na końcu, będzie błogosławieństwo. Jeśli tam, bo tam jest powiedziane, że będą żyć ludzie, nie? Tam, oczywiście, to jak pewien obraz, bo nie odchodzi, że ktoś będzie w niebie jadł owoce. Jeśli ktoś chce wierzyć, że tak będzie naprawdę, to wolno oczywiście, że tak powiem, spektrum interpretacji tego jest bardzo duże, jeśli uważają niektórzy dosłownie, że dostały drzewa i wolno mu, ale jeśli ktoś uważa, że to jest pewien tylko obraz i ma przekazać jakąś prawdę, też oczywiście wolno. Ja myślę, że bo istotą jest to, o czym to mówi. Nie? Na pierwszym drzewie zjedli i umarli.
na ostatnim drzewie jedzą i żyją. Dwa jakby bieguny. Tu jedzą, umierają. Tu jedzą, żyją. Te drzewo jest... Oczywiście no każdy, kto tam... Drzewo, nie, to już wie, nie? Pan Jezus, to jak to apostoł Paweł napisał, czy przepraszam, Piotr, umarł na drzewie krzyża. I dzięki temu jest życie. Właśnie dzięki temu jest życie. No to oczywiście to słowo drzewo w Biblii się przybija i można też pozbierać i zrobić z tego serię kazań, tak, ale nie będę tego robił, w tej chwili przynajmniej. Więc drzewo życia, które daje owoc. Jeśli ten owoc spożywasz, będziesz żyć. Myślę, że tutaj ci, którzy znowu, to też już Pan Jezus powiedział, nie? Pamiętacie? Moje ciało, owoc. Więc to wszystko, ja to celowo mówię, żeby pokazywać, że cała Biblia tak naprawdę, jakikolwiek się fragment weźmie, mówię tym samym. Nie? To nie są jakieś, no, nie są sprzeczne, nie? A w starym to było, no w starym to było tak, a teraz mamy nowy, to jest tak i bo to niektórzy tak mówią, że no niektórzy nawet nie czytają starego, bo mówią, że to już w ogóle, no, tu mamy nowy, bo w nowym jest błogosławieństwie, a w starym to tam, nie chcę powiedzieć w przekleństwie, to jest nieprawda. W Starym Testamencie jest tyle samo błogosławieństwa dla człowieka wierzącego, ile w Nowym. A przepraszam, zaryzykuję więcej, bo jest objętościowo większy, więc ilościowo może i więcej tych błogosławieństw jest wypowiedzianych. Nie? I mamy tutaj ten fragment, gdzie to jest drugi rozdział objawienia, mówi o tym, że wizja tam nieba i drzewo, gdzie ci wierzący mogą korzystać z tego. Jedzą i żyją. Nie jedzą i umierają. Jedzą i żyją. I teraz przejdę do głównego, bo jak niektórzy mają, nie wiem, czy to ja mówiłem, czy nie, ale niektórzy mają taki... to jest żart oczywiście. Był taki pastor, który zawsze mówił o tej potrzebie chrztu. Nie? No i za każdym razem wychodził za kazalnicę, to o tym chrzcie mówił. No i starsi się zebrali, mówią, no coś trzeba z tym fantem zrobić. Nie? No i to trzeba mu, no, zabronić nie możemy, no w końcu mówię o chrzcie, no, o czymś ważnym. No więc musimy go jakoś tam inaczej to zrobić. No i zaproponowali mu, bracie, słuchaj, a może byś zaczął kazania od pierwszej księgi Mojżeszowej, od pierwszego rozdziału, nie? A on mówi, dobrze, no to zadowoleni, że będzie dobrze. On wychodzi i czyta. A na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i wody. I po to stworzył wodę, żeby był chrzest. Nie? Także są ludzie, którzy zawsze mają taki swój ulubiony temat. Oczywiście to żartem. Ale ulubionym tematem każdego zwiastowania i każdego chrześcijanina powinien być Pan Jezus Chrystus. I te dwa fragmenty mówią o Panu Jezusie. Bo Pan Jezus mówi, jak będziecie mnie jeść, tak? Mną się będziecie żywić, będziecie żyć. Jak to się tamci oburzyli, powiedzieli, jak od nasze ciało, swoje ciało mam dobrze do jedzenia, jak, nie? To kompletnie nie zrozumieli, w czym rzecz. Nie? Ale to jest ta prawda, najważniejsza z najważniejszych, że Pan Jezus jest takim pożywieniem, tak? Życia duchowego oczywiście, nie? I z tego będą uzdrowienia, właśnie uzdrowione morza, błogosławieństwa, tak, na tych brzegach, drzewa pełne owoców, tak, raz w miesiącu. Oczywiście chodzi tutaj o błogosławieństwo Boże, które myślę, że każdy tutaj, jak jesteście, powie, tak, to prawda. Żyje w Bożym błogosławieństwie. Żyje w Bożym błogosławieństwie. I to jest to, zachęcam z tego miejsca, żeby to świadectwo, ja mogę powiedzieć, ja już pewno chyba, nie wiem, czy przy ostatnim, czy przy przedostatnim kazaniu mówiłem, że nigdy się ja właściwie o nic nie martwiłem. Nigdy. No tak Pan Bóg się nade mną zmiłował, powiedział, Adam, dobra, ty akurat się nie musisz troszczyć o nic, nie? Ani o pracę, ani o gdzie mieszkasz, ani co jeść, ani o zdrowie też się nie musisz martwić. Nie? Taka Boża wola. Żeby mi dawać błogosławieństwo i jak się obrócę, to pełno tego błogosławieństwa. Oczywiście każdy może tego doświadczać. Pytanie, czy
czy dzielimy się tym, czy mówimy to. Bo wiecie, wracając do tych mórz, teraz będę kończył, cały świat jest światem, który potrzebuje uzdrowienia. Cały świat potrzebuje uzdrowienia. To jest to wielkie morze. Jak w Księdze Objawienia jest napisane, że tam jest taki, no może to dotyczy się czego innego, ale tam jest napisane, że wyszła ta bestia, ci, którzy czytali, to pamiętają, która wyszła z morza. To są ludy. Ludy potrzebują uzdrowienia. Ludzie potrzebują uzdrowienia. Prawda jest taka, że w Polsce ludzie nie potrzebują chleba. No, znaczy, kto chce, to nie, bo ktoś nie chce, no to trzeba mu przynieść, bo mu się nie chce robić. Ale w Polsce nie ma problemu głodu, bezdomności. No, czy są bezdomni, tak są, ale to oni tak chcą. To z wyboru, nie? Nie jesteśmy krajem biednym, gdzie naprawdę jest trudno zdobyć środki do życia. Nie. Jak ktoś chce, to może pracować, może zarabiać i może się rozwijać, mimo tego, co tam się mówi. Jesteśmy krajem, jeśli chodzi o rzeczy materialne, naprawdę niczego nam nie brakuje. Ale wiecie, czego brakuje? No, wiecie. Niektórzy od niedawna, a niektórzy wcześniej, a niektórzy mają sąsiadów, rodziny i tak dalej, wiedzą, czego brakuje. Uzdrowienia. Uzdrowienia przede wszystkim duchowego. Fizycznego też. Cóż mi z pieniędzy, jak jestem chory? Nic. Dlatego też myślę, że warto jest mówić o tym, dzielić się tym, tymi malutkimi strumykami. Bo tak jak mówiłem na początku, mały strumyczek tego brata spowodował wielką rzekę później błogosławieństwa. A to tylko taki drobiazg. Nie? To jest taki drobiazg. I takich rzeczy jest mnóstwo. Ja zachęcam do tego, żeby właśnie mając ten obraz tej świątyni, o której tu opisze Ezechiel, właśnie w ten sposób spostrzegać rzeczywistość, siebie, wszystkim Boga. Bo oczywiście bez Bożej mocy to wszystko to jest niemożliwe. Nie? Bez Bożej mocy to wiecie, jaka by była ta rzeka. Nie? Tutaj w objawieniu, to powiem i kończę, jest napisane, ten pierwszy wiersz 20 rozdziału, tam jest napisane czysta, krystaliczna woda. Nie, nie jakaś tam woda, nie wiecie, zamulona, brudna, nie? Tam śmieci, papiery pływają, jak to dzisiaj można widzieć. Nie. Czysta, krystaliczna woda. Aż zachęca, żeby pić. Ci, którzy gdzieś tam nie, w górach byli, czy gdzieś widzieli taki strumień, nie? To aż... I pamiętam, jak byliśmy, to już trochę było, w zeszłym roku byliśmy tak na Wielkiej Raczy, jak schodziliśmy i tam był Dawid, nie? I tam Sabiny wnuki też były. No i chłopaki przyszli do mnie, tam spływała taka struga, nie? I oni przyszli do mnie. Wujek, a tą wodę to można pić? Bo taka aż się chce, nie? Taka czysta, piękna woda, taka zimna. Bo aż ich ciągnęło, żeby się napić. Ja mówię, a to akurat możecie, nie? Bo w tym miejscu to można było. I ja zachęcam do tego, żeby w ten sposób patrzeć, w ten sposób myśleć i w ten sposób takie mieć widzenie siebie, Bożej świątyni, tego, co Pan Jezus uczynił dla nas na krzyżu, umierając i zmartwychwstając. Amen.